Zuzanna Kuczyńska, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo 24, a dzisiaj moimi gośćmi Joanna Klimaster ze Szczepina. Dzień dobry, witam Państwa. I Andrzej Sawicki, serowarnia Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj rozmawiamy o serze tak naprawdę. Naszym gościem jest pan Andrzej, który we Wrocławiu zajmuje się tworzeniem serów. Musimy zacząć od początku tak naprawdę, panie Andrzeju. Jak to wszystko się zaczęło? Przypadkiem. Tak, czyli każda dobra historia rozpoczyna się w niespodziewany sposób i tym razem też tak było. Dostałem voucher na wieczór kawalerski, na warsztaty serowarskie do Wygdańczyc, to w zasadzie województwo lubuskie, stosunkowo niedaleko z Wrocławia. Od przyjaciół, bo zawsze lubiłem dobrze jeść i generalnie gotować, a w ogóle mam dość spore doświadczenie w gastronomii. Więc wysłali mnie tam z myślą, że może mi się to spodobać, ale kiedy tam jechałem, nie myślałem jeszcze o tym w kontekście biznesowym. Wydawało mi się raczej, że spędzę tam po prostu spokojne kilka dni i już, a tam na miejscu pod wpływem ekipy prowadzącej warsztaty, przede wszystkim, tak mi się wydaje, serwera żułowskiego Krzyśka Jaworskiego. Ciekawa postać, bo on był uczony podstaw przez swoją babcię. W tej chwili ma około 60 lat, czyli miał tak jakby styk z tą tradycją serowarską jeszcze przedwojenną. Później dopiero zrobił wyższą szkołę i był przez wiele lat serowarem naczelnym tam na miejscu u siebie na Żuławach. Żuławy to w ogóle taki region bardzo bogaty i historycznie, jeżeli chodzi o tradycje serowarskie. I do dzisiaj zresztą Żuławy nazywane są polską Holandią z tego właśnie tytułu, że tam w XVII wieku już w zasadzie wyrabiali sery w taki holenderski sposób, ale to może na inny, Na inny czas. No to tak? Jeszcze wróćmy może do tego weekendu, tak? Bo to był weekend, który odmienił pana życie. Co pan robił do tego momentu otrzymania tego prezentu od przyjaciół? Byłem menadżerem gastronomii. Czyli cały czas gdzieś ta gastronomia się przewijała, ale to ten weekend, można tak powiedzieć, że odmienił pana życie? Tak, jak powiedziałem, nie spodziewałem się tego, co tam zostanę, no tak to możemy chyba określić. Czyli no, spodobało mi się przesłanie, tak, jeżeli chodzi o tak jakby sery, że jest to żywność tradycyjna robiona przez ludzi dla ludzi. I ma cudowne właściwości, tak w zasadzie, taki prawdziwy rzemieślniczy, no nie wiem, wiejski, tradycyjny, tak, nabiał, o którym teraz rozmawiamy. Zawiera dużo wapnia, jest zbawienny często dla organizmu, ma magiczne właściwości, w sensie nie psuje się, tylko starzeje, czyli dojrzewa. Ten proces dojrzewania jest w zasadzie taką mało odkrytą, tak jakby zagadką. Może trwać kilka tygodni, ale może trwać kilkanaście, nawet kilkaset lat. Znaleziono 200-letnie sery i znaleziono osoby, które zgodziły się go spróbować, zrzekając się ewentualnej odpowiedzialności, wszyscy przeżyli. Tak, i stwierdzili, że był bardzo dobry. To może jeszcze raz spróbujmy to uporządkować. Wrócił pan po tym weekendzie do Wrocławia i co się wtedy wydarzyło? Jak wyjeżdżałem stamtąd, to już pisałem do żony, żeby się nie obraziła na mnie, że dziwnie to może trochę zabrzmi, ale ja coś poczułem do tych serów. I że no to chyba po prostu jest to, tak? Tchnęli we mnie iskrę Bożą, tak bym powiedział. Tak się zaczęło tworzenie serów we Wrocławiu, które zostały też odkryte przez serce Szczepina, prawda? No trochę tak, ponieważ my mamy taką tradycję na Szczepinie, że jak pojawia się nowy partner, nowy lokal, jakieś ciekawe miejsce na osiedlu, to po prostu się tam pojawiamy, rozmawiamy z właścicielem, robimy kilka zdjęć, ale głównie po to, żeby powiedzieć mieszkańcom, słuchajcie, mamy ciekawe miejsce na osiedlu, przyjdźcie, zobaczcie. No i tak się pojawiłam półtora roku temu Andrzeja i Pauliny w ich serowarni i zachęciliśmy na profilu naszego stowarzyszenia ludzi, żeby przyszli spróbować przepysznych serów. No i tak zostaliśmy partnerami. Tak. I jak wspomina pani to pierwsze spotkanie i to pierwsze wrażenie, bo to w takich miejscach chyba jest najważniejsze. Ja powiem szczerze, że ja jak się pojawiłam u nich w serowarni, to chyba byłam 3 dni po przylocie z Sycylii, gdzie jadłam przepyszne sery. No i jak weszłam tam, to poczułam trochę taki klimat właśnie ricotty i całego tego czynczenia. I te sery, które zabrałam do domu, naprawdę mnie olśniły i wiedzieliśmy, że to jest ważne miejsce na Szczepinie, ale też myślę sobie, była też nasza rola w tym, żeby pokazać mieszkańcom, że to jest dobry ser, nie ten ze sklepu spożywczego, że tutaj wyrabia się naprawdę dobry produkt i tutaj warto zajrzeć. No właśnie, teraz panie Andrzeju, jak dzisiaj przekonać konsumentów, klientów do tego, żeby wybrali właśnie pana ser, a nie ten, który możemy kupić w każdym sklepie? Czym on jest lepszy? Smakiem. Tak, myślę, że to jest, no zawsze będzie na pierwszym miejscu, czyli smak. Ja generalnie jestem fanem organoleptyki.
I są takie rzeczy, które po prostu bronią się same i albo smakują, albo nie smakują. Jeśli będą smakować, ludzie będą wracać. A jeżeli chodzi o to, czy widzi Pan, że właśnie na rynku teraz jest taki trend, że ludzie są w stanie zapłacić trochę więcej za wyższą jakość, czy jednak jest to trudniejsze, żeby w obecnej sytuacji ściągnąć do siebie zwłaszcza nowych klientów? Myślę, że problem narasta, tak jakbyśmy mieli do tego podejść konstruktywnie. Natomiast dalej, no jakoś zawsze będzie kosztować. Mhm. I nie jest to odkrycie, no nie wiem, tego miesiąca, czy nawet tego roku, tylko po prostu tak było, jest i pewnie będzie. A wydaje mi się, że w ogóle tutaj w Polsce to jest trochę jeszcze inaczej. Jakbyśmy dobrze poszukali, no to po prostu inaczej było przed, a inaczej było po transformacji. I po transformacji w ostatnich, powiedzmy, 20 latach trochę się zachłasnęliśmy tym, co przyszło do nas z zachodu. Czyli mówiąc w skrócie, jeansami, nie Coca-Colą, tak? A jakby więcej treści, mniej jakości, tak bym powiedział. I myślę, że na tej podstawie jakby wróciły do nas z powrotem te rzeczy, które były wcześniej bardziej popularne. No a teraz nazywa się je ekologicznymi na przykład. Mhm. Tak? A nie, no może nie zawsze o to chodzi, żeby coś było eko. Chodzi o to po prostu, żeby było prawdziwe. No ja staram się robić taki prawdziwy ser. Zaczęliście jakoś 3 lata temu, prawda? Więc też trafiliście na bardzo trudny okres dla wszystkich przedsiębiorców, czyli pandemia COVID-19. Jak Pan wspomina ten okres? Znaczy dla mnie to była duża szansa, mówiąc szczerze, tak? Czyli jak wspominałem wcześniej, ja przeszło 15 lat pracowałem w gastronomii. W zasadzie zdziwiłem całą Polskę od morzy do gór, przez Wrocław, Poznań, Kraków, gdzieś po drodze. No i wtedy, kiedy wybuchła pandemia, jednocześnie dla gastronomii wydaje mi się, był to pewien kamień milowy. Przez chwilę, dłuższą chwilę, w zasadzie nie było wiadomo, jak będzie dalej, co będzie dalej, po co będzie dalej. No i ja nagle zyskałem trochę więcej czasu, którego nie miałem wcześniej wcale. Gdybym nie miał tego czasu, na pewno nie zaangażowałbym się w to aż tak bardzo, jak zaangażowałem się teraz. No i oczywiście w tym wszystkim ogromną rolę odgrywała i cały czas odgrywa i mam nadzieję, że będzie odgrywać moja żona. Mhm. Czyli to było takie postawienie wszystkiego na jedną kartę, że albo idziemy, że tak powiem, kolokwialnie w te sery, albo zostawiamy to? Nie wiem, czy aż tak bardzo, ale myślę, że mniej więcej w tym kierunku, tak? Mhm. I na tej jakby kanwie dzisiaj tworzy Pan dalej ten biznes? Tak. Mhm. Czyli wydaje mi się, że przetrwaliśmy ten kiepski okres pandemiczny. No i wypracowaliśmy sobie już jakąś markę. Mhm. A jeszcze był też w tym roku, na początku tego roku, też trudny moment dla nas wszystkich, czyli początek wojny w Ukrainie, napływ uchodźców, którzy też przyjechali, szukali swoich domów. Tutaj też współpracowaliście dzielnie. No tu współpracowaliśmy, ale współpracujemy cały czas, bo kiedykolwiek robimy jakieś wydarzenia dla mieszkańców, to Andrzej zawsze obdarowuje nas serami, a my je przedstawiamy mieszkańcom do degustacji. I myślę sobie, że to też nie jest takie podejście Andrzeja bardzo marketingowe, tylko właśnie z sercem, żeby ludzie poznali dobry produkt i to się po prostu czuje. I rzeczywiście, kiedy na wiosnę witaliśmy nowych sąsiadów na Szczepinie, znowu poprosiliśmy Andrzeja o pomoc i te sery pojawiły się na wspólnym stole, na naszym takim skwerze. Ale co ważne, Andrzej zaproponował, by nowi mieszkańcy mogli skorzystać z produktów za darmo i myślę, że to też jest takie ważne, nie tylko partnerstwo, ale wychodzenie do ludzi w takich trudnych chwilach. Mhm. To, o czym teraz mówiła Pani Joanna, to jest według Pana forma takiego lokalnego patriotyzmu? Tak, nam bardzo zależy na tym, żeby być tam na miejscu i jakby myślę, że patrzymy nawet oboje z żoną na to bardziej przez skalę mikro, tak? Nawet nie chodzi o sam Wrocław, tylko właśnie to konkretne miejsce, czyli Szczepin. I staramy się być tam na Szczepinie lokalni, przez to też tak jakby w zasięgu mieszkańców. Czyli no, liczą się dla nas relacje. Wielu naszych stałych gości, stałych klientów, którzy do nas przychodzi, no mamy z nimi dosyć bezpośredni kontakt. Mniej więcej nadążamy za tym, co się tam dzieje u kogo w życiu osobistym i na odwrót. Oni bardzo nam kibicują i wiedzą, co się dzieje u nas. No i jakby o to wchodzi w tym wszystkim. Czyli może Pan powiedzieć, że tak powiem z ręką na sercu, że najwięcej klientów to jest ta grupa szczepińska, że tak powiem. Tak, bazujemy bardzo na tak zwanych lokalsach, tak? Czyli Szczepin i bezpośrednie sąsiedztwo. Wrocław jest też dużą aglomeracją, więc tak jakby przyjechanie do nas z, no nie wiem, Siegopola, to jednak pewnego rodzaju wyprawa, nie czarujmy się. I zawsze zależało nam na tym, żeby mieć taki bardziej kameralny, sąsiedzki, bym powiedział, klimat, a nie duże, rozbuchane, ekologiczne, komercyjne, wow. To teraz jeszcze zaprośmy na wydarzenie, które 24 września, jesienna degustacja serów. Co to będzie w takim razie, może powiedzmy?
dwa razy do roku w zasadzie staramy się trochę odświeżyć nasze serowe menu. Staramy się uchwycić to trochę w sezonowych klimatach. To jest naturalna sprawa zresztą, tak? Czyli na inne rzeczy mamy ochotę wiosną, a na inne rzeczy mamy ochotę po prostu jesienią czy zimą, bardziej takie powiedzmy treściwe. No i to jest już czwarty raz, kiedy trochę tak odświeżamy to menu i z tego powodu też staramy się wychodzić na zewnątrz, czyli ta nasza zmiana menu jest zazwyczaj połączona z degustacją. No i za każdym razem staramy się to trochę bardziej dopracować, czyli tak jakby rozrastamy się, tak? No i teraz jest ważna sprawa, bo w tym roku ta degustacja będzie miała chyba szczególny dla pani Joanno wymiar. Tak. Będzie szczególny, ale to, co się wydarzy, właściwie będzie zaszczytem dla Stowarzyszenia Serce Szczepina i myślę sobie, że jak budowaliśmy to wspólne partnerstwo, to chyba nikt nie przypuszczał, że tak to się skończy i że ta historia będzie miała taki swój film. To co, Andrzej, zostawiam ci pole do powiedzenia. Co się wydarzy 24 września? Ja chyba też dorosłem do tego, żeby robić swoje produkty, tak to nazwijmy. Czyli wcześniej bazowałem na tych tradycjach, które zostały im przekazane. Ten żółaski, tak jakby etos pracy, jest dla mnie ważny i w jakiś sposób staram się kultywować to w swojej serowarni. Natomiast po tych 3 latach czuję też, że jestem gotowy na to, żeby robić no, po prostu swoje sery, tak? I tu nam się zbiegają wszystkie te jakby wątki, o których rozmawiamy, czyli lokalny produkt z lokalnego surowca dla lokalnych klientów. Mamy tak jakby premierę przewidzianą sera, który nazwaliśmy Serce Szczepina. On będzie w kształcie serca i będzie miał barwę dedykowaną dla Szczepina, czyli pomarańczową. Będę go barwił beta-karotenem, czyli takim naturalnym barwnikiem pochodzącym z marchwi. No po to właśnie, żeby uwieńczyć, tak jakby uhonorować ten nasz staż tutaj i podkreślić też to, że Szczepin był, jest i mam nadzieję będzie dla nas cały czas bardzo ważny. A na koniec zdradzi pan, jaki będzie miał smak ten ser? Co tam będzie się przebijało najbardziej? No zależy mi na tym, żeby miał smak sera, tak? Czyli nie chciałbym, najprościej mówiąc. Tak, nie chciałbym go tak jakby tłumić dodatkami przypraw. Tylko wyeksponować to, co jest istotne, czyli mleko, żywienie krów, zwierzęci. Mhm. Czyli ten kolor uzyskany poprzez beta-karoten będzie najbardziej istotny i najbardziej się będzie utożsamiał i wyróżniał ten akurat gatunek? Myślę, że kształt przede wszystkim, tak? Kształt i barwa, tak. Natomiast barwa będzie tylko barwą, nie będzie miała wpływu na smak. Kształt natomiast na pewno będzie czymś, co zdecydowanie będzie wyróżniało ten ser spośród wszystkich innych, które robimy. Ja myślę sobie, że jest jeszcze taki wspólny wątek, który nas łączy, ponieważ my w stowarzyszeniu zawsze mówimy, że wszystko, co robimy dla osiedla, robimy z miłości do Szczepina. Ja myślę, że ten ser, który będzie miał swoją premierę 24 września w jedynej wrocławskiej serowarni w mieście, po prostu będzie robiony z miłości do Szczepina i to jest ten wspólny mianownik, który nas łączy. Czyli tutaj stawiamy kropkę i zapraszamy wszystkich mieszkańców, nie tylko Szczepina, ale całego Wrocławia 24 września, gdzie jeszcze powtórzmy? Serotonina, Wrocławskie Ośrodki Myślnicze na ulicy Słubickiej 20C. Dobra, to tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy. Moimi gośćmi była Joanna Klima i Andrzej Sawicki. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.